Pierwsze śniadanko w domu, jajecznica na masełku, nasze pomidorki i chlebuś z pleśniaczkiem. Mniam, mniam, mniam. A Radio chrupie płatki. No patrzcie, jaka piękna pogoda dla Joluni, celowo, dla Joluni i jej małżonka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedziemy. Gdzie jedziemy, Radosław? No nie zgadniecie, gdzie jedziemy. Macie 5 sekund teraz na odpowiedź pod chwilą. Gdzie jedziemy? Zobaczyć do schroniska. Tak. Jedziemy, bo znalazłem na internecie pieska, który jest Staffordshire Bull Terrier, suczka, jest głucha. No. Także a ona może z innymi psami? Chyba tak. Wiecie co? Boję się, że będziemy mieli wielki, wielki problem, że jest każdego psa, którego dzwoniłem już kilka razy po parę piesków i okazało się, że nie może być w domu z innym psem. I to jest wielki problem, bo Luna też nie lubi innych psów i... Wiesz, Lunę to mamy do ogarnięcia, ale jeżeli się spotkają dwa psy, które nie lubią psów i troszeczkę się obawiam, bo my na przykład Radek zna Lunę. Jak Radek wprowadzi Lunę, to on będzie wiedział, czy coś z tego będzie, czy nic z tego nie będzie. Wiecie, o co chodzi? Ale obawiamy się, że jeżeli trzeba będzie gdzieś tam pojechać, no bo na pewno trzeba będzie, pies będzie musiał poznać naszego psa, czyli Lunę, to że powiedzą, że absolutnie nie. No to tak może być i możliwe, że się i możliwe właśnie, że po prostu będziemy musieli gdzieś psa no, kupić albo odebrać od kogoś, wiecie, nie ze schroniska, tylko tak jak czasami ludzie oddają psy, jakieś szczeniaki albo coś w tym stylu. Z tą strony też, że po prostu oddają psy, które gdzieś tam kupili albo coś tam się stało i nie mogą nadal się opiekować. To no tak, no po prostu... Albo to będzie szczeniak, albo to będzie iluś miesięcznych pies, że po prostu nie dają sobie rady i w ten sposób też jest lepiej niż oddać do schroniska, moim zdaniem. No jest lepiej, ale jak już widać po mnie, chyba to już dzisiaj płakałam, powiedziałam, że absolutnie... Jezus, ale się wpierdzieli. No z trzeciego pasa, jak się zeszło. No co za kupek. To tak to właśnie wygląda. A o tym właśnie z Amadeuszem rozmawialiśmy, że to jeszcze baba, nie facet. O tym właśnie z Amadeuszem rozmawialiśmy, że tutaj właśnie włączają migowskaz. Kierunkowskaz i jadą przez trzy pasy zamiast na każdym jednym, wiesz. No nie można tak robić. No. Ale o czym mówimy, ja po prostu już się rozpłakałam, bo ja chcę pomóc psu, wiecie o co chodzi, ja nie chcę psa absolutnie kupować, aż się uplułam. Nie chcemy psa od hodowcy na pewno. No nie chcemy psa od hodowcy na pewno, no jeżeli będzie to taka sytuacja, że ktoś musi oddać psa, no to też jest pomoc, wiecie o co chodzi, no ale... Zobaczymy, naprawdę potrzebujemy drugiego psa. I Luna potrzebuje drugiego tak, psa. Tak, bo jednak... No jednak widać, ona jest sama. Także tak, jedziemy zobaczyć, jakie są pieski w schronisku, czy w ogóle będzie to do ogarnięcia, wiecie o co chodzi? Jedziemy zobaczyć tego jednego tak naprawdę, ja tam nie wiem. Jedziemy zobaczyć wszystkie pieski, ale mam na myśli właśnie tą suczkę. Nie wiem czemu. Tą głuchą suczkę, Radek się. Tak, bo Luna się nią zajmie na pewno. Tak, Luna się nią zajmie, nauczy jak atakować inne psy. Ale głuche to nie będzie wiedziało, że inny pies czeka. No, dobra. No to jesteśmy i wali mi serce. A tobie? Boisz się? Znaleźć tego przed. No chodź, zobaczymy wszystkie. Ojeju, jeju. Czekaj na tylko do dedox. Hej! Hej! Chodź, nawet nie wstaje. No to jest przełożony. Chodź tutaj! We can't keep floating.
Jak zachodzi za tobą. Aha. Kochany ty! On idzie do domku już niedługo. Jak można takiego staruszka oddać? Powiedzcie, jak można oddać takiego starca? She doesn't know what's happening. He just stopped. Hi. Oh. Huge. Oh, look, she doesn't. Yeah, she's okay. No już, kochani, jesteśmy po wizycie i ja mam złamane serce. Tego psa, co widzieliście, to właśnie była Skippy. Ten piesek jest głuchy, ale jest po prostu taki wielki. Znaczy wielki może nawet nie jest, jest tylko 2 kilo. Znaczy no jest wysoka, widzieliście, że jest wielka. Ale jest bardzo, bardzo jumpy. Wydaje mi się, że nauczyć psa, ona była zupełnie głucha. No da się, ale no nie wiem, jest duża. A z kolei ten taki duży, biały, też taki, co tam cały czas właśnie wam pokazywałam, co niestety jego na spacer nie można wziąć, bo on jest cały czas w treningu, bo jeszcze nie jest, wiecie, wychowany. Kacper, no też jest właśnie taki duży, jest też na pół głuchy. To mają białe psy to do siebie, wiesz, tej rasy, no. Pitbulle, bulldogi amerykańskie, bo to są American Bulldog, tak? To były. To po prostu tak do siebie mają, że jeżeli są białe, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że po prostu będą niesłyszące. Jezu, jedziemy między tirami, ja nienawidzę. Także no, na razie zostawiamy decyzję. Przypuszczam, obawiam się, że ta po prostu jest za duża i ona skacze, no bo jest cały czas, wiecie, dzieckiem psim, bo ma rok czasu. Skacze i gryzie. Ale skacze i podgryza. Znaczy nie gryzie, no tak jak szczeniaki, nie? Skacze i podgryza. No ale wielka, wielka. Wielka i olbrzymia. Musimy. Ty miałeś chyba problemy nawet, nie? Jak na ciebie skakała. Musimy, no jest duży, jest naprawdę. No 36 kilo, nie? Musimy przyjechać z Luną, bo nie możemy psa tak naprawdę wybrać, dopóki się nie poznają. Bo jeżeli będzie problem z jakimkolwiek psem, no to nie ma szans, żeby wziąć. Trzeba będzie wtedy szukać szczeniaka, ale... No są jakieś, co lubią. Ta Skip wymaga bardzo dużo pracy. Nie mówię, że nie dałbym rady, bo dałbym radę, bo próbowałem ją nauczyć, żeby siedziała między nogami, tak jak Borys siedział, żeby się po prostu... Za drugim razem już wiedziała, o co chodzi, nie? Już wiedziała, o co chodzi, więc nie jest głupim psem, na pewno się nauczy. Tylko problem jest z tym, że ona potrzebuje bardzo dużo biegania, bardzo dużo czasu, żeby jej poświęcić. A przy psie, który nie odpowiada na komendy, to jest po prostu... jeszcze ciężej, także nie wiem, no nie wiem, czy my jesteśmy dobrą rodziną dla niej, bo ona wymaga bardzo dużo czasu, także że zainteresowanie nią było ogromne. No nie wiem, jak na razie jestem po prostu złamany psychicznie, bo podobał mi się. Ona była ok, ale jak weszliśmy, to od razu ten Kasper po prostu popatrzył mi prosto w oczy, położył się i tak, to był ten pies. Dla mnie to było to, ale nie mogliśmy go ani wziąć na spacer, ani nic, bo dalej był na treningu także. Radek bardzo cicho mówi. Tak, dalej był po prostu uczony, bo no wiecie, no mało co umie, no wiecie, no też szczeniak, nie? No i ma chore łapki, tylnie. Ma chore łapki i bardzo mu się załamywały do środka. A dla mnie, powiem wam, straszne jest to, że idzie się i wybiera się psa. Moim zdaniem jest to bardzo nie fair, to jest... No, nigdy nie mieliśmy takiej możliwości. No nigdy nie mieliśmy ani możliwości, ani wiecie, no Borys... Ani chęci, żeby coś takiego zrobić. Borys po prostu, wiecie, Borysa, nie wiem, czy wy znacie historię Borysa, ale tak po prostu poszedł do sklepu i słyszał, że coś tam, wiecie, miał czy szczeka. Piszczał, no i po prostu Radek się zapytał, co tam masz, a gościu od razu chcesz psa, bo mi cały czas szczeka i sra. No to Radek wziął tego Borysa, no a Lunę znaleźliśmy, także wiecie... To nie było coś takiego, że chodziliśmy i sobie wybieraliśmy sklepy. Dla mnie było to okrutne, żeby stwierdzić, czy ten, wiecie, czy to jest pies, czy ten pies mi się podoba. To jest, dla mnie to straszne jest. Nie, podobały mi się wszystkie, no ale to jest kwestia teraz, czy my jesteśmy, nie to, nie wiem jak to ująć, czy po prostu my będziemy w stanie zapewnić temu psu to, czego on potrzebuje, bo
możemy wziąć każdego psa, to nie ma żadnego problemu, ale czy ten pies wtedy będzie szczęśliwy, o to chodzi. Nie, no każdy byłby szczęśliwy, bo my jesteśmy dobrymi psimi opiekunami, ale wiesz, nie wiem, czy potrafię to, dla mnie to po prostu jest, tak jak mówiłam, aż mi ciężko to przekazać, nie rozumiem, jak można po prostu wybierać psy, przecież te psy czują, że wiecie, idziecie, wychodzicie z nimi i myślicie sobie, a nie, jednak to nie pies, znaczy ja akurat tak nie myślałam, ja byłam, wiecie, zakochana i w ogóle, ale ja jestem zakochana w każdym psie, ale to jest straszne, kurde, wychodzić i, że tak powiem, kupować sobie psa. Straszne to jest, straszne. No dobra, jedziemy do domku, leje deszcz, jest godzina 15. Obiad i Radosław będzie jechał do pracy, a ja jeszcze mam wolne, także ja porobię pranie i takie, wiecie, rzeczy organizacyjne po powrocie z urlopu i będę się przygotowywała na kolejny urlop. W ogóle pachną mi ręce. Ta Skippy miała taką krótką sierść jak Borys, nie taką szorstką, ale krótką tak samo i tam nie było nic, żeby umyć ręce i pachnie podobnie do Borysa. Nie tak samo, ale bardzo podobnie, bo Luna zupełnie inaczej pachnie, ona troszkę podobnie do Boryska. Patrzcie, mamy ziemniaki i samosiejki, bo żeśmy ich nie siali i mamy 3 ogórki, jeszcze chyba tam jakieś 2-3 rosną, ale no i tak sukces, bo byliśmy przekonani, że nic absolutnie nie będzie, także niespodzianka, z tymi ziemniakami to już zupełnie, także biorę się za obieranie, jakieś takie poparchaciałe są. Także biorę się za obieranie i dzisiaj będzie obiad z naszych znowu rzeczy z ogrodu. Szybki, szybciutki obiadek, gotowane ziemniaki z koprem, Bruksela i takie, nie wiem, coś tam wegetariańskiego, takiego gotowego. Pijemy herbatkę zieloną, tak? Będziemy piły zieloną herbatkę. Lunka i jej pani. Pyszna herbata będzie. Jak na razie rozwinęła się ta jedna lilia, a zapach na cały dom. Naprawdę, uwierzcie mi. I tak leżysz tu w tych ciemnościach, tak? I ogonkiem machasz. Pani widzi, jak machasz ogonkiem. No? Pani tylko się odezwie, już Lunka macha ogonkiem, tak? Coś masz gorsze dni, widzę. Co ty jesteś obrażona, że pani wyjechała? Ale już jestem, wróciłam. No? Czy pogoda ci nie odpowiada? Chyba ci pogoda nie odpowiada, tak? No do lata jeszcze trochę. No moi drodzy, jestem właśnie usiadłam, a jeszcze wam chciałam pokazać te perfumy z kalendarza adwentowego z The Body Shop. White Musk Flora. Zobaczcie, zużyłam prawie, że pół buteleczki. Używałam ich cały czas praktycznie w Polsce. Po prostu są świetne. Naprawdę tak mi się podobają. Bardzo fajne i trwałe. I powiem wam, że dzisiaj też prałam kurtkę jeansową swoją, którą miałam przedtem w schronisku. I ją też założyłam chyba po 2 dniach i cały czas pachniała. Także fajny zapach. Polecam wam, jeżeli macie okazję, to spróbujcie. A jeszcze wam chciałam pokazać, bo nie kojarzę, czy wczoraj wam pokazałam, czy nie, jak wróciłam z lotniska. Od mojego sąsiada dostałam... Zobaczcie na Lunkę smutaska. Begonie, zobaczcie jaka piękna donica, to jest begonia w takiej doniczce, jak widać, wiszącej, ale jest ciężkie, muszę to postawić. I właśnie się teraz zapytałam na stronie zielono mi, co to jest, bo nie wiedziałam i nie wiem, jak się ją opiekować. To jest od naszego Rona, on to dał Radkowi, jak mnie nie było, nie wiem dlaczego dał to Radkowi, ale dał Radkowi dla nas. I muszę właśnie poszukać, jak ją się opiekować. Skoro dał mi ją w takiej doniczce domowej, to myślę, że ona może sobie normalnie w domu rosnąć. Nie mam pojęcia, znam tą nazwę begonia, ale wiecie, Boże, jak blisko trzymam ten telefon. Ale wiecie, jestem takim lewusem, jeżeli chodzi o roślinki, kwiatki, nazwy. Ja po prostu nie wiem nic i szybko nie pamiętam. Ja z Luneczką, moją kochaną maleńką, moją maleńką myszką. Będziemy się już żegnały. Już albo dopiero jest godzina 21. Ale znowu robi mi się echo w głowie. Także jutro muszę zadzwonić koniecznie do lekarza i się zapytać, co jest grane, bo nie podoba mi się to i zaczynam się tym konkretnie martwić. Dobra, kochani, dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Do następnego razu. Buziaczki, pa, pa.